Wydaje się, że w tym roku nadal najbardziej interesującą klasą aktywów będą akcje. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, które akcje. Tutaj naszym zdaniem najbardziej obiecujące są rynki rozwinięte, przede wszystkim rynki europejskie, które mają wyższy potencjał z uwagi na wcześniejszą fazę cyklu koniunkturalnego, ale także z uwagi na to, że spółki amerykańskie już mają za sobą ten najlepszy okres poprawy zysków, w tej chwili weszły w raczej stabilną fazę. Jeżeli chodzi o rynki wschodzące, tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, no ale jeżeli zaliczymy Polskę do rynków wschodzących, chociaż to już nie jest takie oczywiste, no to inwestorzy na warszawskim parkiecie także powinni być w tym roku zadowoleni. Jeżeli chodzi o instrumenty dłużne, cały świat właściwie zbliża się powoli, no inne kraje szybciej, inne wolniej, do cyklu podwyżek stóp procentowych. W Polsce pewnie zobaczymy je w połowie przyszłego roku, ale to oznacza, że rynek instrumentów skarbowych już pod koniec tego roku zacznie dyskontować wzrost stóp i dlatego nie wydaje nam się, żeby obligacje skarbowe emitowane przez ministra finansów dały w tym roku dobrze zarobić inwestorom. Podobnie będzie na głównych rynkach w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. Trochę inna sprawa jest na niektórych rynkach wschodzących, czy też w krajach peryferii Unii Europejskiej, gdzie jeszcze możemy zobaczyć spadki rentowności. Natomiast chyba najciekawiej z instrumentów dłużnych wyglądają w tej chwili obligacje korporacyjne, jako że dług emitowany przez firmy jest beneficjentem tych samych czynników, które napędzają rynki akcji. I wydaje się, że tutaj inwestorzy mają bardzo dobrą relację zysku do ryzyka. Jeśli chodzi o surowce, no to te procykliczne metale, surowce, ich czas jeszcze nie nadszedł, to jeszcze nie jest ta faza globalnego cyklu, jeszcze mamy spore zapasy, duże niewykorzystane moce produkcyjne. Jeżeli chodzi o takie bezpieczne surowce, jak na przykład złoto, przede wszystkim złoto, no to tutaj nie ma czynników ryzyka specjalnie mogących napędzić ceny tego surowca. Nie ma też inflacji, która by złotu pomogła. Jeśli chodzi o surowce rolne, no to tutaj rządzi pogoda i naprawdę trudno coś na ten temat powiedzieć. Na razie pogoda nie była za dobra i inwestorzy na rynkach towarów rolnych zarobili. Jeżeli chodzi o czynniki ryzyka, no to tutaj u nas lokalnie oczywiście najważniejsza jest sytuacja na Ukrainie. Do końca nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie polityka Rosji. Tak czy inaczej możemy się spodziewać jeszcze sporych turbulencji. To się przełoży na pewno na sytuację w Rosji, to jest oczywiste, ten rynek już bardzo mocno ucierpiał. To może także dotknąć polskiego rynku, zwłaszcza jeżeli sytuacja uległaby zaostrzeniu i doszło do jakichś dalej idących sankcji. Natomiast w skali globalnej należy głównie zwrócić uwagę na Chiny. To jest kraj, który w tym roku już przysporzył nieco zmartwień inwestorom. Jeżeli okaże się, że te problemy w chińskiej gospodarce trwają, a niestety nie jest to gospodarka przejrzysta i stamtąd płynie naprawdę wiele zaskoczeń, no to możemy oczekiwać, że nastroje inwestorów na całym świecie ulegną pogorszeniu. Takim pewnym czynnikiem ryzyka może być percepcja sytuacji na rynku amerykańskim. Teraz widzieliśmy, jak rynek mocno skarcił spółki technologiczne, zwłaszcza biotechnologiczne, za relatywnie wysokie poziomy wyceny. Nie wiadomo, czy nie przeniesie się to na inne sektory. Natomiast na szczęście nie ma jakichś takich systemowych, makroekonomicznych elementów, które by wnosiły poważniejsze ryzyko.